Jestem małpą w twoim ogrodzie. Świnka Pepa skradła wasze serca, więc dziś znowu zobaczymy podejrzane przeróbki, dowiemy się również, czego słucha Świnka Pepa oraz zobaczymy crossover media ekspert i Świnka Pepa. To będzie jazda bez trzymanki. Witaj na kanale Moja Reakcja Na, pamiętaj, aby mieć subskrypcję właśnie tutaj z dzwoneczkiem i zostaw łapę, jeśli kochasz Pepę. No i wbij na Instagram po filmie, żeby zobaczyć moje pepiaste zdjęcie. Okej, okay, let's go. Jestem małpą w twoim ogrodzie. Jestem ogniem tłumącym po lodzie. Jam zaraza siejąca z chochoła. Jestem świnka? Jestem świnią w twoim telewizorze. Tak, płonącą świnią na ruszcie w restauracji. Dziadku Świnko! Idź się umyj. Dobrze, babciu Świnko. Czy wziąłeś specjalny krem do protez Korega? Tak, babciu Świnko. Czy wziąłeś telefon komórkowy? No oczywiście. Tylko nie upuść go do wody. Nie, tylko nie to. To jest mój największy lęk, jak chodzę przy wodzie z telefonem. Nie wiem, jakiś pomost na przykład, jakieś molo, czy jak na żeglówce byłem. Zawsze się boję, że telefon wypadnie mi z kieszeni. Albo z ręki i utonie w wodzie. Debil! No debil! Boże, no! Dobra, na! Dziadek stwierdził, że jak ma brać taką pasażerkę, która będzie suszyć mu łeb za to, że swój telefon upuścił do wody, to on woli po prostu lecieć bez niej. Spotkali dziadka psa. Siema, szwagier. Łódka wymaga czyszczenia. Nie rozumiem, czemu czyścisz tą zardzewiałą łajbę. Co ty mówisz, chamie? Dziwię się. Widzieliście minę dziadka Pepy? Już wiem, po kim Pepa tak śmiesznie mruży oczy. Spójrzcie. Dziwię się, że utrzymuje się na wodzie. Moja stara zardzewiała będzie pływać jeszcze wtedy, gdy ta twoja pływająca puszka będzie wrakiem leżącym na dnie rzeki. O kurcze, ale się zrejdżował ten dziadek pies. Co mi tu za jaja odpi***lacie? Pepo, kto nauczył cię takich słów? Żarty się skończyły w tym momencie teraz. Żagle w dół, tak jest. Wnieść armatę! O nie! Dziadek Pepy jest piratem z Kałałibów! I ja uważam, że łajba dziadka psa zostanie zaraz rozkawałkowana w części po prostu. Niepotrzebnie zaraz tak ostro, może się jakoś dogadamy? Nie! Dziadek Pepy jest bezwzględny! Cel! Pan! Działa jeszcze nie gotowe, kapitanie! Szybciej! Pepo! Oho, zaraz wystrzeli, coś czuję. Ja nie mogę jak agresywnie! Bezwarunkowo wykonać! Teraz się odpali! Szonie, już nie żyjesz. Nie, rób tego, nie! Taki plun to ja słyszę, jak siedzę na kiblu. Co? Kto to powiedział? Słuchaj, to było naprawdę mocne, wiesz? Niesamowite! Dalej! Ja nie mogę! To jest naprawdę mocny odcinek, ale sami tego chcieliście! Sami chcieliście, żebym obejrzał takie mocne przeróbki Pepy! Ojej! Coś ty odbał! Łódka dziadka wpadła na mieliznę. Co? Łódka, dobrze, że nie na górę lodową, bo by skończyli jak Titanic! Pepa równie ofensywna na dziadka wskoczyła. Coś ty zrobił z tą maszyną! Najlepsze prezenty i gadżety znajdziesz na www.homixfear.pl. Koszulki, maskotki, kubki, breloki, tatuaże i wiele, wiele innych tylko na homixfear.pl. Musimy jakoś inaczej przesłać babci wiadomość. Zdaje się, że mam pomysł, a? Poli może polecieć do babci. O, jaki ty kurwa mądry jesteś. Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że ten gościu robi naprawdę dobre przeróbki. Jest to film gościa o niku Walres. Nie wiem skąd wiedziałem. Może dlatego, że jest to wielkie, ogromne logo w rogu ekranu. Jak to? Nauczę Poli, co ma powiedzieć babci. Kardimon fatang, szatar fatang, beliar. Człowieku, odszedł się ode mnie.
Oj tak, na miejscu tej papugi również byłbym przestraszony, że dziadek Pepy odprawia tu jakąś czarną mszę i zaraz poświęci mnie na ofiarę. Ty słyszałeś, co ci powiedziałem, czy nie słyszałeś, co ci powiedziałem? Co? Głupie ptaszysko. To ty śmieciu! To jaką w końcu wiadomość babci miał przesłać? Głupie ptaszysko czy o ty śmieciu? Mam nadzieję, że to pierwsze. Kurwa, twoja mać! Co jest grane? Witaj, Poli, dlaczego tu przyleciałaś? A? Dziadek Świnka mówi... Co powiedział dziadek Świnka? Co powiedział dziadek Świnka? Pomocy! Pomocy. Doskonały pomysł, Pepe! Co powiedział dziadek Świnka? To jest stara ku... O! Nie! To nie! To musiałem zacenzurować, drodzy widzowie, bo to było za mocne. Zbanowaliby mi kanał, jakbym pokazał to, co papuga powiedziała. A powiedziała... Ty stara świnio, zmarnowałaś mi 20 lat życia. O! Jak ci zaraz przy... Dole! Babcia Pepy z low kicka, tak jak na ganach freak fightowych. Puu! I wyleciała papuga za okno. Siema, dzisiaj pokażę wam podstawowego lockinga. Za mam picie. Weźmiemy moją łódź. A co to za gówno? No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? To jest do niczego. Twoja łódź jest bezpieczna, dziadku króliku? Oczywiście, że jest! Jakoś ci nie ufam. Właśnie, ja też mu nie ufam. Aczkolwiek łódź dziadka Pepioszki już jest na mieliźnie, rozbiła się o górę lodową jak Titanic, więc ja bym nie wybrzydzał tutaj na jego miejscu. Ja się akurat czuję bezpiecznie. Sam ją zrobiłem! O nie, po czymś takim nie wsiadłbym na żaden pojazd, gdyby ktoś powiedział, no, sam zrobiłem tę maszynę. Sam ją zrobiłem! Co to jest za prowizorka, ludzie? Co to jest w ogóle? Nie potrzebujemy lepszej, możemy ruszać! No to siup! To poszło naprawdę szybko, liczyłem chociaż na to, że wypłyną z portu, ale oni zatonęli już na samym starcie, bo trzy wielkie, grube świniaki i inne zwierzątka wbiły się na prowizoryczną łódź podwodną. Chyba, że to właśnie jest łódź podwodna, to przepraszam bardzo. Uwielbiam wędkowanie! Panie Adamie, czy pan pije alkohol na rybach? Na rybach alkoholu nie ruszą ani... To bardzo dobrze, ponieważ napoje wysokoprocentowe są niezdrowe, a na łodzi można by na przykład przypadkowo wypaść z niej na otwartym morzu i utonąć. Bardzo odpowiedziałem. A co jest niezbędne do wędkowania? Wędki? Otóż nie. Koszyk z jedzeniem! O nie, chyba kłamali, zobaczcie, ja tam widzę jakąś... A nie, dobra, to są tylko gazowane siki. Co? Po maluchu. I tu mnie przekonałeś. Dobrze, że umiesz sterować łodzią, dziadku króliku. O kur... Właściwie nie umiem. Dobrze, że masz prawo jazdy. Co? To, żeby prowadzić samochód, trzeba mieć prawo jazdy? Nie umiem. Wkurzmy. Myślałem, że któryś z was to potrafi. Nie. Ojej, nikt nie umiał sterować łodzią. I popatrzcie, łódź dziadka królika tonie. No co ty nie powiesz, przecież to łódź podwodna, więc zanurzy się, a potem się już nie wynurzy, bo to nie jest łódź podwodna. Tylko spokojnie! Plan to ja mam zawsze. Plan D to ja mam w dół. Naprawdę? Nie. Pora umierać. Ale płyną nieźle. O nie, to rekin! Spierdamy. No i to spierdacie bardzo szybko. Hello, motherfucker. Dwa rekiny. Tylko spokojnie! Byłem już w gorszej sytuacji niż ta! W jakiej gorszej sytuacji? W takiej samej sytuacji jak ten turysta z Egiptu? Wow, dziadek Pepy użył broni ostatecznej, czyli puścił bonczura. Co to się stanęło? Udało się! Nieźle, udało się przeżyć, ale są teraz na bezludnej wyspie, na której rośnie jedna palma z jednym kokosem. Słońce jest w pełni, temperatura 200 stopni, nie pożyją sobie tutaj długo chyba,
że papuga Polly przekazała wiadomość babci inną oprócz tej, którą widzieliśmy na filmie, i babcia przypłynie im na odsiecz. Meanwhile... Ty stara świnio! Ale to mała bezludna wysepka! A wokół tylko bezmiar wód i bezkresne niebo! I nie mamy nic do jedzenia! O, mamy kawałek czekolady! Dobrze, musimy zachować go do czasu, aż będziemy naprawdę głodni. O nie, o nie. Lipa. No proszę. Dziadek Królik zjadł całą czekoladę. To nie była czekolada, drodzy widzowie, to nie była czekolada! To co żeś odpierdolił teraz? Dobra, tutaj już przesadzili z tymi brzydkimi słowami, więc moi drodzy, wszyscy zginęli na tej bezludnej wyspie, ale na szczęście Pepa przeżyła i w kolejnym odcinku będzie mocny sztos. Zastanawialiście się, jakiej muzyki słucha Pepa? Jaka muzyka podoba ci się najbardziej? Lubię tę, jest taka dorosła. Prawa autorskie! I puka ktoś do drzwi i widzę pana, co skarbi. Pepa by tak chciała tańczyć ze mną, nagrywać śmieszne filmy, po czym znowu robić przeróbki. Pepa by tak chciała tańczyć ze mną. A zobaczmy kolejny film o Pepie. To mój mały brat. Była taka reklama ze świstakiem? Kto z was widział taką reklamę ze świstakiem? Media Expert, bo ja nie widziałem. Tata świnka. O, tata świnka mógłby być Mikołajem, ma taki wielki bebek i taką brodę ma nawet, jak nie ogolił się. Widziałem na jednym odcinku, jak się nie ogolił. Miliony prezentów. Mam nadzieję, że mieliście giga esse i jeśli chcecie kolejny, no nieładny odcinek przeróbki Pepy, to 10 koła, łapek w górę. Uuu!